imię Jezusa. Odcinek 18. Mnisi papieża Grzegorza Wielkiego. Nie mają gdzie uciec, zanim słońce stanie w zenicie i klasztor wpadnie w nasze ręce. Myślisz, że nie będą się bronili? Złupiliśmy Rzym, więc na pewno nie powstrzyma nas garstka mnichów. Widzisz? Są tam. Słońce odbija się w zbrojach. Są ich tam całe setki. 50 lat temu Ostrogoci grozili naszemu klasztorowi. Teraz kolejna Longobardów. Wtedy żył tu Benedykt, który umiał powstrzymać Totile. A teraz? Skoro nie potrafimy się obronić, pozostaje nam tylko ucieczka. Naprzód! Do ataku! Niech żaden mnich wam się nie wymknie! Na pewno już nas widzi. Musiało nas zdradzić światło słoneczne. Naprzód! Klasztor musi być nasz! Ukryjcie to wszystko. Naprzód! Do ataku! Bez litości! Jakubie, łap linę! Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budź nas na pokuszenie, ale nasze... Uciekajmy, zanim będzie za późno. Ciało naszego ojca Benedykta zostanie tu, czuwając nad klasztorem. Kto je sprofanuje, tego dosięgnie kara boska. Musimy uchronić regułę spisaną własnoręcznie przez Benedykta i wszystko, co świadczy o jego życiu. Chodźcie, udało mi się otworzyć, pośpieszcie się. Uciekajmy, zanim nas zobaczą. Ugh.
Spójrz, ojcze, widziałeś kiedyś tak okazałych i silnych mężczyzn? Ludzie nie są bydłem, które można sprzedawać na targu. Co mam robić? Drogo mnie kosztowali. W którym to kraju sprzedano ci tych biedaków, których ciągnąłeś aż tutaj? Kupiłem ich w Brytanii. Z początkowych 30 sprzedałem niemal wszystkich. Zostali mi tylko ci 4. Jeśli chcesz, sprzedam ci ich za bezcen, bo prawdę mówiąc, nie mam ich już czym karmić. Są poganami, jak ja, ale zapewniam cię, że to dobrzy ludzie. Przez ostatnie 2 miesiące zdążyłem ich poznać. Sam popatrz, jacy są silni. I na pewno równie głodni jak ty, prawda? Nie zostali ochrzczeni, a jednak ich twarze rozświetla poświata pełna niebieskiego spokoju. Umiesz powiedzieć, skąd pochodzą? Nie, wiem tylko, że to Anglowie. To brzmi niemal jak aniołowie. Kupię ich więc od ciebie i uczynię wolnymi. Augusty, nie masz złotą monetę, żeby ich oswobodzić? Niestety tylko jedną. Pamiętaj, jest ostatnia, nie mamy więcej pieniędzy. To nie ma najmniejszego znaczenia. Daj ją temu handlarzowi. Chcę ich kupić i zwrócić im wolność. Dziękuję ci, najzacniejszy panie. Niech twój Bóg ci to wynagrodzi. Pośpiesz się, zdejmij im z nóg łańcuchy, szatański pomiocie. Czego oczekujesz, skoro jeszcze nie zapłaciłeś? To prawda. Choć raz przyznam ci rację. Trzymaj. Teraz należą do was. Możecie z nimi zrobić, co chcecie. Gotowe. Macie dla nas trochę chleba? Proszę, weź. Niestety to wszystko, co nam zostało. Co wam się stało? Dlaczego wszyscy cierpicie głód? Niewielu z nas przeżyło epidemię dżumy. W ciągu 3 miesięcy zmarło ponad 10 tysięcy ludzi. A to jeszcze nie koniec. Najpierw najazd Longobardów, potem dżuma. Pan opuścił miasto Piotra i Pawła z powodu grzechów, w jakich pławią się mieszkańcy. Masz rację, bracie. Cierpimy z powodu popełnionych grzechów. Ból nie ustanie, jeśli ludzkość się nie ukorzy. Ruszajmy w drogę. Jesteśmy na miejscu. Prokop, tak się cieszę, że cię widzę. Ja również, Augustynie, bracie najdroższy. Nie sądziłem, że cię jeszcze ujrzę. Mówiono, że Longobardowie wszystkich zabili. Jakież to szczęście. Tymczasem, mój bracie, jak widzisz, jesteśmy cali i zdrowi. Wejdźcie, wejdźcie. Panu niech będą dzięki. Grzegorz, biskupem rzymskim, Bogu niech będą dzięki. Niech Bóg będzie pochwalony, Prokopiuszu, bracie. Ojcze święty, pobłogosław mi. Augustynie, wierny przyjacielu, błogosławię tobie i twoim towarzyszom. Przedstawiam ci Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Prokopiuszu, wracaj na Monte Cassino. Tam nic już nie ma. Longobardowie pewnie zniszczyli wszystko, jak to zwykli robić. A? Ojcze święty, spójrz. Właśnie przyjechał do Rzymu przezacny legat cesarza Bizancjum. Bądź pozdrowiony, Grzegorzu, nowy biskupie rzymski. Pokój kościołom wschodniemu i zachodniemu. Zacny legacie, chciałeś chyba powiedzieć pokój jednemu kościołowi chrystusowemu. Co się zmieni po tym wyborze? Jakie wieści mam przekazać cesarzowi? Masz zamiar na nowo dysponować dobrami kościoła rzymskiego? Kto będzie nim zarządzał? Powiesz mu, że dobra kościoła rzymskiego są własnością jego biednych i będą zarządzane na prawach równości w celu szerzenia Królestwa Niebieskiego. Nie do końca cię zrozumiałem. Czy mógłbyś mi to lepiej wyjaśnić, ojcze?
Powiedz swojemu cesarzowi, że już wkrótce otrzyma jasne i zwięzłe wyjaśnienie. Mam dużą nadzieję, oczywiście napiszę o tym cesarzowi. W przeszłości byłeś prefektem Rzymu i nuncjuszem papieskim w Konstantynopolu. Przecież to nie jest funkcja świecka. Zanim przywdziałeś tunikę mnicha, bardzo długo nosiłeś przecież świeckie szaty. I co z tego? W jakim celu przywołujesz tamte czasy? Powinieneś więc rozumieć lepiej od innych, jakie masz obowiązki względem cesarstwa. Dlatego właśnie chcemy wiedzieć, jak zamierzasz postąpić wobec panów longobardzkich, którzy najeżdżają już nawet posiadłości cesarskie i kościelne i jak widać nie mają zamiaru się zatrzymać. Jeśli uznam to za konieczne, jestem nawet gotów spotkać się z nimi. Dobrze zrozumiałem? Chcesz dogadywać się z poganami? Z nieprzyjaciółmi cesarstwa? Czy tak? Nie mając wyboru, będę rozmawiał nawet z poganami. Spotkam się z longobardami, jeśli to będzie konieczne. I przekonam ich do szanowania Rzymu i Kościoła. Również o tym napiszę cesarzowi, który chce poznać zamiary nowego rzymskiego biskupa. Niesłychane. Zdajesz się zapominać słowa naszego władcy. Niech nikt nie ośmiela się pertraktować z longobardami. Trzeba ich zwalczać i zniszczyć. Pisz, co chcesz swojemu cesarzowi. Moim obowiązkiem jest głoszenie Ewangelii wszystkim ludom. Chrystus nie jest własnością Rzymian czy Bizantyjczyków. Zaniosę jego słowo również longobardom, nawet jeśli przypłacę to życiem. Proszę o błogosławieństwo. Pobłogosław, ojcze. Błogosławieństwo. Pobłogosław, ojcze. Uratuj go, ojcze. Mój syn umiera. Tylko on pozostał mi na świecie. Dlaczego to dziecko umiera? Na co choruje? Nie rozumiem. Powiedz, kobieto. Umiera z głodu i niedostatku, ojcze święty. Żaden mieszkaniec Rzymu nie może przymierać głodem. Jak powiedziałem legatowi, skarbiec naszego kościoła należy do jego biednych. Posłuchaj, Antoni. Jedź natychmiast do portów w Ostii i w Ancjum. Skup całe ziarno, jakie znajdziesz i przywieź je do Rzymu. Przydadzą się nam wozy. Musimy działać szybko. Nie mamy ani chwili czasu do stracenia. Boję się, że nie znajdziemy tyle ziarna. Zatem, Lucjuszu, jedź do Duki Ariulfo ze Spoleto i kup zboże od niego. To jedyne wyjście. To longobard. Chce mieć Rzym i Kościół u swoich stóp. Nałożył na Rzym daninę i grozi najazdem, jeśli miasto mu nie zapłaci. Powiesz mu, że złupienie miasta pełnego trupów nie przysporzy mu z pewnością bogactwa. Jeśli natomiast pomoże Rzymianom przeżyć, będzie mógł liczyć na ich pomoc, kiedy z kolei on będzie jej potrzebował. Gdy przyjmiesz pomoc longobardów, Bizantyjczycy cię ukarzą. Nie pomogli nam pozbyć się plagi longobardów, inaczej przysłaliby tu wojsko i ziarno. Ich egzarcha siedzi zamknięty wśród murów Rawenny, niezdolny panować nad Italią. Mamy pozostać obojętni na panowanie głodu i śmierci? A może uciec do Konstantynopola ze złotem i klejnotami? Biskup Grzegorz tak nie postąpi. Wolą Boga jest, by to miasto przeżyło i by longobardzi stali się dziećmi kościoła. Śpieszcie się, śpieszcie! Szybciej, szybciej! Dokąd chcecie zawieźć to ziarno? Jest go przecież bardzo dużo. Bierzemy wszystko. Rzym go potrzebuje. Kto jest tak bogaty, by za nie zapłacić? Biskup rzymski, papież Grzegorz. To spryciarz. Skoro panuje taki głód, na pewno jeszcze nieźle na nim zarobi. Ależ nie! Czemu tak mówisz? Tylko on za nie płaci. Nie kupuje go dla zysku. Ziarno posłuży dla biednych. A zatem prawdą jest to, co wszyscy mówią. Papież Grzegorz oszalał. W czasie swojego pontyfikatu papież Grzegorz wpływa na rozwój i ożywienie ruchów monastycznego i misyjnego wśród biskupów. Idą oni między nowe ludy zamieszkujące każdy zakątek Europy, kontynuując tym samym wielką tradycję misyjną rozpoczętą przez apostołów. Łączy się ona z tradycją eremicką, wyrosłą pośród samotni pustyń wschodu. Za pontyfikatu Grzegorza powstają więc na północy Europy nowe klasztory, w obrębie których w biedzie, w modlitwie i w znoju upływa życie chrześcijan i z których głoszona jest Ewangelia.
Benedyktyńscy misjonarze to zarazem oddani Bogu rzemieślnicy, architekci, kopiści, medycy i nauczyciele, którzy na równi z wiarą chrześcijańską szerzą wszelkie rodzaje wiedzy. Jest to burzliwa epoka walk między cesarzem Bizancjum, który wciąż uważa się za pełnoprawnego sukcesora dawnych władców rzymskich, i przywódcami wędrownych plemion zaludniających tereny Europy, dziedziców młodej tradycji ludów barbarzyńskich. Tylko zdecydowana postawa Grzegorza w ciągu kilku lat stworzy możliwość powstania nowej równowagi na Półwyspie Apenińskim, tworząc zasady współistnienia między Królestwem Longobardzkim a Kościołem Rzymskim. Po śmierci Alboina w 572 roku Longobardowie na prawie 20 lat pozbawieni zostaną króla. Trzydziestu pięciu książąt, którzy podzielili między siebie terytorium Italii, woli nie wybierać jednego władcy, nie bez racji, sądząc, że ucierpiałaby na tym ich autonomia. Nie umieją jednak ocenić skali niebezpieczeństwa. Dopiero w obliczu zagrożenia ze strony Bizantyjczyków, którzy zdążyli porozumieć się z Frankami, zrozumieją, że nadszedł moment wyboru władcy. Musi on stworzyć jedną armię, która pokona Bizantyjczyków i ich sprzymierzeńców. Wybór pada na króla Autarii, księcia Mediolanu. 6 lat później Autarii ginie otruty w wyniku spisku pałacowego. Jego żona, bawarska księżniczka Teudelinda, wychodzi za Agilulfa, księcia Turynu, który zostaje nowym królem. Longobardzkie wyzwolenie kąpie we krwi cały półwysep, jednak w papieżu Grzegorzu znajduje mediatora i obrońcę pokoju. Panie, papież Grzegorz nie może już zrobić nic więcej. Spotykał się z najznamienitszymi władcami italskich ludów, żeby rozmawiać o pokoju. Obronił Rzym i powstrzymał Bizantyjczyków. Wyzbył się wszelkich bogactw, chcąc nakarmić ludność Rzymu i innych miast trawionych klęską głodu i epidemii. Zobowiązał się co roku zapłacić 500 liwrów w złocie, żeby oddziały longobardzkie nie zbliżały się do Rzymu. Przyszedł czas zapłaty. Papież nie ma złota, żeby ci zapłacić. Chcesz kolejny raz stawać zbrojnie przeciwko Rzymowi? Panie, to by nie było sprawiedliwe. Taki ruch zaszkodzi nam i naszemu ludowi. Jakimże cudem mógłby nam zaszkodzić? Złoto jeszcze nikomu nie wyrządziło krzywdy. To nie ja muszę zapłacić. Zapominasz, że Grzegorz rozsądza wiele sporów, które zakłócają życie półwyspu. Mnisi przemierzają go wzdłuż i wszerz, niemal wszędzie wielbieni na podobieństwo świętych. Bizantyjczycy nie posiadaliby się ze szczęścia, widząc, że wypowiadasz mu wojnę. Znowu mogliby odgrywać rolę jego jedynych obrońców. Wiele byśmy stracili. Może masz rację, Teudelindo, ale nie mogę stracić twarzy. Zmuszę Grzegorza do wywiązania się z zobowiązania. Zobowiązał się pod przymusem. Twoje wojska zabijały chrześcijan i polowały na Rzymian, by potem sprzedać ich w Prowansji. Królu, może powinieneś posłuchać rad naszej światłej królowej. Królestwo Longobardzkie może jedynie zyskać na pokoju z papieżem. Gdzie indziej szukaj wrogów. Grzegorz na pewno nie jest jednym z nich. Zaufam twojej mądrości, Teudelindo, i nie wystąpię przeciw Rzymowi. A ja będę się modlić, żebyś i ty któregoś dnia pojechał do Rzymu jako penitent. Jesteś pewien, że jutro go zobaczymy? Grzegorz będzie odprawiał mszę z okazji pięćdziesiątnicy Zielonych Świątek. Od czasu wyboru na papieża ponoć zawsze wychodzi do wiernych, tak mi przynajmniej mówili. Ciekawe, czy znowu zdarzy się cud. Tego nigdy nie można przewidzieć. Przyjechało wielu chorych. Mógłby dokonać choćby jednego cudu. To nie papież dokonuje cudów. Już wam to tłumaczyłem. To Bóg lituje się nad nami za jego pośrednictwem. Prawda jest taka, że tylko Grzegorz zna właściwe modlitwy, które ściągają na nas uwagę Boga. Mówicie tak, jakby papież Grzegorz, biskup rzymski, był czarodziejem. Wszyscy są przekonani, że dysponuje mocą większą niż czarodzieje. Sprzedałem swoją kozę, żeby móc tu przyjechać i obejrzeć go w trakcie dokonywania cudu. Pamiętaj, uprzedzałem, że nie jest żadnym czarodziejem. Nareszcie będziemy mieć dziecko. Żona Egidiusza też nie mogła urodzić. Pobłogosławił ją Grzegorz i teraz ma 5. Po tak długim czekaniu nareszcie dasz mi przynajmniej jednego syna, który przedłuży ród. Jesteśmy małżeństwem zaledwie od paru lat. 5 lat to mało, ale zobaczymy.
Coś tam z tego będzie. Grzegorz to wysłannik Boga. Czego więc od niego oczekujesz? Przyjechałem tu, żeby uzyskać odpuszczenie. Po to nie trzeba było jechać aż do Rzymu. Przecież nasz ksiądz odpuszcza wszystkim. Wolę dostać odpuszczenie od Grzegorza, bo jest następcą Piotra. I to, co on odpuści, na pewno będzie odpuszczone przez Boga. Walczyłem na wojnie i zabijałem ludzi. Patrzcie, to tam. Wkrótce zobaczymy papieża. Czy ktoś z was ma może pochodzić? Dziękuję. Każesz sobie płacić za wodę, jakby to było wino. Możesz też napić się wina, wystarczy poprosić. Błogosławię naszym chorym braciom. Przyszedłem do was przed wyjściem na plac. Musimy razem z rodziną Chrystusa świętować Dzień Pięćdziesiątnicy. Tego dnia w Jerozolimie Duch Święty zstąpił na apostołów zebranych wokół Maryi Dziewicy. Jezus to obiecał. Również dziś prosimy Ducha o zstąpienie z nieba. Potrzebujemy Jego siły, by na przekór trudnościom móc z odwagą i za cenę własnego życia głosić Ewangelię Chrystusa. On to powiedział: daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Jezus powiedział: daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Po tym poznają inni, żeście moimi uczniami. Jeśli wzajemnie miłować się będziecie. Wiem, myślicie, że trudno jest kochać wrogów, ale nie możemy zmienić tego, czego nauczał Jezus. Musimy być Mu posłuszni. Tylko kierując się miłością, niesiemy Jego nauki do ludów zamieszkujących odległe ziemie, albowiem nie ma ludu, który nie zasługiwałby na słowa Jezusa. Dlatego też prosimy Ducha Świętego, aby zstąpił do nas z nieba. Augustynie, mój bracie, wezwałem cię, żeby ci powiedzieć o twoim nowym zadaniu. Wysyłam cię do Brytanii. Należy teraz do Sasów. Właśnie tam będziesz głosić wśród pogan Ewangelię wraz z 4 młodymi mnichami, których oswobodziliśmy z kajdan za 1 złotą monetę. Pamiętasz? Oczywiście, ale to zadanie niemożliwe do wykonania. Dla sług Bożych nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli Pan czuwa nad nimi. Od dnia, w którym uwolniliśmy tych 4 Anglów, marzę o tym, żeby ich lud usłyszał Ewangelię. Sam bym pojechał, gdybym tylko mógł. Znają język Sasów i pewnie będą mogli nam pomóc. Nie popłyniecie tam sami. Będziesz biskupem i opatem wspólnoty 40 misjonarzy. Sam Pan wybrał ich do tego zadania i powierza ich twojej opiece, Augustynie. Niech Bóg mi w tym dopomoże. Markus cię poprowadzi. Zna drogę, handluje z ludami Brytanii. Przemierzymy Via Aurelia, potem Dolinę Rodanu i góry. W końcu dotrzemy do Sekwany. Na północy przeprawicie się przez morze. Moje modlitwy będą ci towarzyszyć w podróży, zwłaszcza zaś w trakcie trudnego dzieła ewangelizacji Sasów. I tak Augustyn wyrusza na podbój Brytanii. Najpierw znosi trudy podróży przez Via Aurelia i Rodan. Dopiero po przejściu gór może wsiąść na statek, by w najwęższym miejscu pokonać kanał i wysiąść na ląd na wyspie Tanet przy ujściu rzeki Tamizy. Augustyn nie wie, jak zostanie przyjęty przez ludy Anglosasów, wciąż mocno związane z tradycją celtycką. Ufa jednak, że Pan Bóg dopomoże mu w ciężkim zadaniu, jakim jest niesienie Słowa Bożego mieszkańcom wyspy. Udźwiękowienie edycja Świętego Pawła, tekst Krzysztof Staroń. Udział wzięli
Jolanta Jackowska, Zuzanna Wierzbińska, Gracjan Kielar, Artur Majewski, Andrzej Ozga, Grzegorz Pawlak, Mariusz Siudziński i inni. Kierownictwo produkcji ksiądz Daniel Łuka. Reżyseria Grzegorz Pawlak.